Cześć, witam Was w ostatnich szkółkowieściach w tym sezonie, więc na początek będzie troszkę powtórkowo. Ostatnie szkółkowieści w tym sezonie. Dlatego przygotowałam dla Was małą powtórkę. Zobaczymy, ile zapamiętaliście z całego sezonu naszych opowieści. Rozpoczęliśmy ten sezon od lekcji o Bogu. Mówiliśmy o różnych cechach Pana Boga. Czy pamiętacie, jakie cechy omawialiśmy? Sprawdźmy. Uwaga, pytanie pierwsze. Pan Bóg nie jest wszechmogący, słaby, mądry. Już wiecie? Oczywiście, Pan Bóg nie jest słaby. Pan Bóg jest silny i potężny. Mówiliśmy o tym, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg jest mądry, że Bóg jest łaskawy, jest niezmienny. Mówiliśmy też o tym, że Pan Bóg jest prawdą. Pan Bóg jest potężnym Bogiem. W dalszej części tego sezonu mówiliśmy o Panu Jezusie. Mówiliśmy o tym, co Pan Jezus mówił nam o sobie. Pamiętacie? Spójrzmy na drugie pytanie. Jezus nie powiedział o sobie, że jest drzwiami do nieba, chlebem życia, mostem do zbawienia. Którego z tych sformułowań Jezus nie użył, mówiąc o sobie? Oczywiście, Jezus nie powiedział, że jest mostem do zbawienia. Za to mówił, że jest światłością świata, drzwiami do nieba, dobrym pasterzem, chlebem życia, drogą do nieba, jest prawdą, jest życiem i krzewem winnym. Dalej, mówiliśmy o pewnym człowieku, który był faryzeuszem. Prześladował chrześcijan. Ale pewnego dnia, kiedy jechał do miasta Damaszek, aby rozprawić się z chrześcijanami, nagle oświeciła go światłość i przemówił do niego Pan Jezus. W ten sposób ten człowiek został nawrócony. Uwierzył w Pana Jezusa i przyjął go do swojego serca. Pamiętacie, jak miał na imię ten człowiek? To był Saul. Ale moje pytanie jest, jakie nowe imię otrzymał Saul po nawróceniu? Paweł, Piotr czy Patryk? Oczywiście Paweł. Myślę, że z tym nie mieliście problemu. Paweł odbył podróże misyjne, podczas których opowiadał o Panu Jezusie i zakładał nowe zbory. Ile było tych podróży misyjnych? Jedna, dwie czy trzy? Oczywiście trzy. Paweł w czasie tych podróży misyjnych napisał wiele listów, które kierował do zborów, które wcześniej założył. Do kogo listu nie napisał Paweł? Do Rzymian, do Kolosan czy do Polaków? Oczywiście, nie napisał listu do Polaków, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy czytać listów, które napisał do innych zborów. Te listy, które apostoł Paweł pisał do nowo założonych wspólnot, tyczą się nas wszystkich i wszyscy możemy czerpać z nich mądrość, naukę i wiedzę. Dalej poznaliśmy pewnego starotestamentowego bohatera, który miał na imię Elizeusz. Pamiętacie jego historię? Kogo uzdrowił Elizeusz? Czy to był Naaman, przywódca wojsk króla Aramu? Faraon, a może król Aramu? Oczywiście, to był Naaman. W jaki sposób został on uzdrowiony z trądu? Czy dostał cudowny lek? Czy może miał obmyć się 7 razy w rzece Jordan? A może po prostu jego trąd zniknął na słowo Elizeusza?
Mam nadzieję, że dobrze odpowiedzieliście. Oczywiście miał obmyć się 7 razy w rzece Jordan. Dalej poznaliśmy inną starotestamentową bohaterkę. To była Estera. Estera została królową. A jakiej narodowości była Estera, ta młoda królowa? Czy była Polką, Egipcjanką czy Żydówką? Jasne, Estera była młodą Żydówką. A czy pamiętacie, co chciał zrobić Haman, pomocnik króla Persji? Czy chciał zabić wszystkich Żydów, zostać królem, czy ożenić się z królową Esterą? Tak, on chciał zabić wszystkich Żydów. Dziś mówi się o tym, że to był pierwszy Holokaust, czyli próba pierwszej całkowitej zagłady narodu żydowskiego. Czy udało mu się to zrobić? Nie, bo Pan Bóg czuwał nad Żydami. Pan Bóg czuwa nad każdym, kto go kocha i jest mu wierny. I nasz sezon zakończył się powrotem z ludu izraelskiego z niewoli. A poznaliśmy przy tej historii pewnego człowieka, który miał na imię Nechemiasz. Jakie zadanie Nechemiasz otrzymał od Pana Boga? Czy miał zbudować nowe miasto? A może miał odbudować mury Jerozolimy? A może miał przygotować wielką wojnę? Oczywiście macie rację. Miał odbudować mury zniszczonej Jerozolimy, aby Izraelici, Żydzi, mogli wrócić do swojej ojczyzny. Mam nadzieję, że w tym sezonie wiele się nauczyliście, poznaliście wiele historii biblijnych. Zapamiętajcie je dobrze. Na pewno przydadzą się do końca waszego życia. Pan Bóg mówi do nas przez Boże Słowo. On w ten sposób uczy nas i zachęca nas do wiary. Pamiętajcie o tym, czego nauczyliście się w tym sezonie. Do zobaczenia po wakacjach. Mamy dziś niedzielę Trójcy Świętej. Ten temat jest jednym z najtrudniejszych tematów w Biblii. Mam nadzieję, że po dzisiejszych pukowiesiach coś wam się rozjaśni. Mam pytanie. Jak to jest z tą Trójcą Świętą? Jest jeden Bóg czy trzech Bogów? Jest jeden Bóg w trzech osobach. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Jakby ci to wytłumaczyć? O, już wiem. Najczęściej używasz telefonu. Ściągasz tam gry, zapisujesz numery telefonów do twoich kolegów. To wszystko zapisuje się na koncie Google. Konto Google wie wszystko, co robisz w swoim telefonie. Zna twoje hasła, zna strony internetowe, które oglądasz, zna twoje kontakty i twoich znajomych, z którymi piszesz. Kiedy wszystko to, co robiłeś na telefonie, zostało już zapisane na koncie Google, to samo możesz zobaczyć także na laptopie albo na tablecie. Konto Google jest tylko jedno. Przypisane jest do ciebie, do twojego adresu. Ale możesz je otworzyć na trzech różnych urządzeniach. Tak samo jest z Panem Bogiem. On jest jeden. Bóg, który jest nad nami, w niebie. On się o ciebie troszczy, on cię stworzył, on o ciebie dba. Bóg, Syn, który zmarł za ciebie na krzyżu. I Bóg, Duch Święty, czyli Bóg w tobie, który działa w tobie, który pomaga ci być wierzącym człowiekiem, który pomaga ci zrozumieć Boże Słowo. Pan Bóg wie o tobie dużo więcej niż twoje konto Google. Bo Pan Bóg wie nie tylko to, co robisz w komputerze, telefonie albo tablecie.
On wie o tobie to, co robisz w swoim prawdziwym życiu. On wie o tobie wszystko. Ale można go porównać do konta Google, które funkcjonuje na trzech różnych urządzeniach, ale to wciąż to jedno konto Google, które spina wszystkie twoje urządzenia. Rozumiesz? Tak, teraz już wszystko rozumiem. Pan Bóg w Trójcy Świętej to jeden Bóg w trzech różnych osobach. Dziś niedziela Trójcy Świętej. Obchodzimy dziś właśnie święto Trójcy Świętej. Mam nadzieję, że wam również wyjaśniłam coś i że uda wam się bardziej zrozumieć, na czym polega ten trudny temat związany z Trójcą Świętą. A teraz zapraszam was na wasz ostatni wiersz w Szkółkowieściach. Julian Tuwim, Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Uch, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Uf, jak gorąco. Już ledwo sapie. Już ledwo zipie. A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza, stali i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata, o jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie, a tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów. I każdy, nie wiem, jak się wytężył, to nie udźwigną. Taki to ciężar. Nagle gwizd. Nagle świst. Para, buch. Koła, wruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale, szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka łomoce i pędzi, a dokąd, a dokąd, a dokąd, na wprost, po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas, do taktu turkoce i puka i stuka, to takto, to takto, to takto, to takto, to gładko, tak.
tak lekko tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna, zdyszana, zziajana, lecz flaszka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co z koła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą, i puka, i stuka. To tak, to, tak, to, tak, to, tak, to, tak, to, tak, to, tak. Tutut. A teraz najlepsza polecajka na świecie. A w niej ja, Lena, Igor, Angielka i Martyna. Zapraszam! Już od 19 czerwca lekturki z Bożej Chmurki w każdą niedzielę wakacji o 8 rano na YouTube Centrum Misji. Zapraszamy! A teraz zapraszam Was już na ostatni kącik kreatywny w tym sezonie. Witajcie! Ponieważ widzimy się dziś ostatni raz przed wakacjami, chcę Wam podsunąć pomysł, w jaki sposób zaskoczyć Waszych rodziców. Kiedy w wakacje będziecie mieć dużo wolnego czasu, oni będą spieszyć się do pracy, to możecie im przygotować śniadanie. Wymyśliłam takie śniadanie pełne miłości, bo możecie zrobić takie serduszko. Jak takie serduszko na śniadanie rodzicom zrobić? Bierzemy parówkę. Parówkę musimy rozkroić nożykiem. Pamiętajcie, nóż jest ostry, trzeba uważać. Rozkrajamy go nie do samego końca, tylko robimy taką kreskę, o, żeby nasza parówka rozcięła się, o, w ten sposób. I teraz odwracamy ją tym nierozciętym w dół i w ten sposób powstaje nam serce. Musimy je spiąć wykałaczką, więc wpinam tutaj wykałaczkę i nasze serce już się świetnie trzyma. Takie serduszko kładziemy na patelni. Uwaga, poproście starsze rodzeństwo, jeżeli sami nie potraficie obsługiwać płyty, którą macie w domu. Ja włączam tu na smażenie. Daję na patelnię troszeczkę oleju. I kładę na oleju moje serduszko. Teraz biorę jajko i wbijam to jajko do środka, do serca. O. Biorę sól, troszeczkę solę moje serduszko i mam też tutaj szczypiorek. Więc dokładam troszkę szczypioru. Szczypior jest bardzo zdrowy, więc warto wzbogacić Wasze śniadanko o witaminy. Teraz już przykrywamy pokrywką patelnię i w ten sposób nasze serduszko dusi się tam, jajko się ścina. Jeśli jesteście młodsi i nie obsługiwaliście nigdy sami pieca ani patelni, to bardzo proszę, zróbcie to śniadanie w wolną sobotę albo w wolną niedzielę wspólnie z rodzicami i razem cieszcie się pięknym serduszkowym posiłkiem. Nie róbcie tego sami, jeśli pierwszy raz używacie gorącej patelni. Poczekamy chwilę, za chwilę jajko się zetnie, będziemy mieć gotowy posiłek. Moje jajko pięknie się już ścięło, więc zdejmuję je teraz delikatnie z patelni. Kładę na talerzyk i takim sposobem pyszne śniadanie dla rodziców, albo dla Was, albo dla całej rodziny przygotowane. Życzę Wam pysznych śniadań w czasie wakacji, ale nie tylko śniadań, bo życzę Wam też wspaniałych przygód,
pięknych przeżyć. Życzę Wam, żebyście nie zapomnieli tego, czego nauczyliście się przez ten sezon Szkółkowieści, żebyście pamiętali o Panu Bogu, o modlitwie, o tym, że Pan Bóg nad Wami czuwa, Pan Bóg jest z Wami wszędzie, gdziekolwiek pójdziecie, czy jesteście w domu, na wakacjach, na obozie, czy na wczasach z rodzicami. Pamiętajcie o Nim, módlcie się, dziękujcie, proście o opiekę, przepraszajcie, jeśli zdarzy Wam się zrobić coś złego i bądźcie szczęśliwi. No i to już koniec Szkółkowieści w tym sezonie. Bardzo cieszę się, że byliście z nami przez ten rok. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dla ostatnich Szkółkowieści. Mam nadzieję, że przez cały rok bawiliście się dobrze ze Szkółkowieściami. My bardzo, bardzo dla Was się staramy, więc miło by nam było, jakbyście zostawili tą łapkę w górę i subskrypcję. No i do zobaczenia we wrześniu. Cześć! Thank you.